No cześć, witam Was witam Was w piątkowy poranek. U nas jest taka paskudna pogoda, bo całą noc padał śnieg, ale powiem Wam, taki śnieg z deszczem. No jest taka chlapa, jest bardzo nieprzyjemnie, teraz padają takie, no jakby to powiedzieć, o, patrz jakie kropeczki są, taki deszcz ze śniegiem, ale takie dziwne, tak jakby kaszka. No, niektórzy by powiedzieli, to zostaję w domu cały dzień, ale ja idę, dlatego że zawsze chodzę, tak jak Wam mówię, zawsze. No idziemy sobie, Ozzy jest jeszcze na smyczy, bo widzieliście, że Ozzy miał przegryzione ucho, kiedy się włóczył z tymi dużymi psami, więc ja go teraz trzymam na smyczy, ale puszczę go w lesie. No, tutaj widzę, że ktoś ścinał drzewo. Drzewo leży, u nas też lewo drzewo leży, pokażę Wam w ogrodzie, ścieli nam kurcze i nie drzewo, tylko obok była lipa. Była lipa i lipa jest nadal, tylko obok są linie wysokiego napięcia. No i trzeba było trochę ukrócić gałęzie z boku. Przyjechało PGE, dlatego, bo byłoby niebezpieczeństwo, gdyby się coś stało. W zasadzie chciałam chociaż trochę opowiedzieć o tym temacie numer jeden, na który teraz wszyscy wskakują, bo to jest top po prostu, numer jeden, o wirusie korona, ale po prostu nie powiem, bo szkoda mi czasu, wolę się zająć czymś przyjemnym. Powiem tylko tyle, że po prostu wirus szerzy się bardzo szybko, przede wszystkim w mediach się szerzy. I jasne, że tam jest to w jakiś sposób przykre, niebezpieczne, ale po pierwsze, nie po pierwsze, po prostu powiem Wam, jest okazja, po pierwsze rozbicia kasy, na pewno, bo już słyszałam, że szczepionka idzie, także bardzo szybko, dziwnym trafem, od razu potrafili znaleźć szczepionkę, tak? A drugie to jest to, że ta sprawa będzie jeszcze jedną okazją do tego, żeby nam nałożyć jeszcze większy kaganiec, jeszcze więcej ograniczeń. Nie wiem, może będziemy chodzić z jakimiś legitymacjami, z dowodami, żeśmy się zaszczepili. Może po prostu coś na pewno wymyślą, jestem pewna, bo jest to okazja jak zawsze. Także to tylko na tyle i więcej się tym nie będę zajmować. Niemcy, zwłaszcza Niemcy, są bardzo na to podatni. Oni mają jeden program za drugim, tam szaleństwo, po prostu jest 1500 ekspertów na dzień. Więc a my nie przejmujmy się, proszę Was. Hartujmy się, chodźmy na spacery, niezależnie od jakiejś pogody, jaka jest, niezależnie, odżywiajmy się zdrowo i naprawdę żadne wirusy nie będą nam straszne. A zwłaszcza chrońmy się przed głupotą, bo to jest najgorsze. Wirus głupoty zatacza bardzo, bardzo szerokie kręgi i to jest najgorsze, co w ogóle jest. No i nawet Henia się dziwi tym bzdurom takim. Prawda, Henia? Jest Heniulka, ona siedzi i czeka. Tak, a gdzie jest Ritka? Ritek! Ritka! Ach, tam siedzi Ritka. Heniaka, ty jesteś cudna. Heniulek, ja ci koronę na głowę kupię, bo ty jesteś moją królewną. Idziemy dalej. Oj, jakie masz uszka oklapnięte. Hej! A gdzie jest Ozzy? Tam jest Ozzy. Patrzcie. Jest Ozzy. Okej, idziemy dalej. Te krzaki tutaj, teraz pod śniegiem, to latem tu są maliny. Mnóstwo malin, mnóstwo. Po prostu jest tyle malin tutaj dzikich, przepysznych, wspaniałych owoców. Maliny są cudowne. Ja chyba o malinach opowiadałam latem, ale to nic, będę jeszcze raz mówić. Jak przyjdzie czas, maliny są wspaniałe, mają mnóstwo antyoksydantów, odmładzają i w ogóle... Aha, i maliny mają coś takiego, że jak się je zje, przed jakimś ważnym terminem, przed egzaminem, czy przed jakąś ważną rozmową, to po prostu mózg bardzo sprawnie pracuje, także polecam maliny. Można się po nich bardzo dobrze koncentrować, nie trzeba pić kawy. No, więc zaraz wracamy do domu. Moje pieski tam jeszcze są z przodu, Rita jest zawsze przy mnie. Seli wróciła do domu, a ja pomyślałam sobie, że naprawdę, kiedy sobie wspomnę siebie z czasów berlińskich, jak ja rano tylko piłam kawę, paliłam papierosy, i jechałam szybko do pracy, co prawda rowerem to rowerem, ale jeszcze po drodze paliłam. I przychodziłam do domu, później siedziałam do nocy w komputerze.
Oprócz tego, że oczywiście 1500 innych rzeczy robiłam w domu, ale po prostu generalnie nie byłam takim frykiem świeżego powietrza i jak sobie tak pomyślę, że dzisiaj miałabym tak robić, to aż mi się dziwne robi, że to dziwne mi jest to dla mnie, że to ja w ogóle byłam, tak? Bo teraz nie wyobrażam sobie, rano wychodzę, idę z psami, obojętnie jaka jest pogoda. I to jest mój, po prostu to musi być, to jest porządek mojego dnia. Zawsze wcześniej rano muszę to zrobić i powiem wam, ja wracam jak nowonarodzona. Nawet jak mam najgorsze jakieś problemy, jakieś zmartwienia, bo nie myślcie sobie, że ja mieszkam tak w takim pięknym terenie, to ja nie mam jakichś zmartwień czy coś takiego. Mam owszem, przeróżne, ale po prostu wychodzę i natychmiast dostaję, po prostu jestem tak dotleniona, słuchajcie, jestem tak dotleniona. Często zatrzymuję się i bardzo głęboko oddycham przeponą, później wydycham właśnie płucami, tak żeby to przeponą oddychać, tak brzuchem. Robię takie przerwy i po prostu jak wracam do domu, to ja jestem jak nowonarodzona i mam siłę na cały dzień. Także jak sobie pomyślę, że ja kiedyś byłam inna, byłam takim domowym piecuchem z kawą. Ja dzisiaj kawy absolutnie nie potrzebuję, po prostu ja wstaję naładowana energią i czuję się świetnie, czuję się po prostu świetnie. Więc polecam wam to, naprawdę. Codziennie świeże powietrze. Ja nieraz słyszę, dziewczyny opowiadają, a dzisiaj nigdzie nie wyszłam, siedzę w domu, dzisiaj tutaj odpalę sobie Netflixa i tak dalej, wszystko pięknie, ale trzeba po prostu, żeby organizm był dotleniony, żeby się dobrze czuł, musi wyjść na powietrze i musi naoddychać się. Musi po prostu, ale nie po galeriach handlowych czy po sklepach, prawda? A swoją drogą ja muszę pojechać do sklepu dzisiaj, no muszę pojechać, kurczę, no bo lodówka piszczy, więc pewne rzeczy zakupię i jak będziecie zainteresowani, to zapraszam was. A później zapraszam was na kolejną część dnia ze mną. Jestem już w domu i na pierwszy rzut piję sobie takie coś, piję ashwagandę. Ja wam opowiem kiedyś o tym, może w następnych filmikach. Dobra, jeżeli chcielibyście, to dajcie znać. Ja to piję co rano, to jest bardzo dobry, adaptogenny superfood. To jest taki korzeń, powiem o nim więcej, tutaj on jest. Piję taką szklankę. I świetnie się po tym czuję. Teraz wypiję sobie jeszcze młody jęczmień ze spirulinką. To jest zawsze moje śniadanie. To znaczy zamieniam czasami na moringę z młodym jęczmieniem, spirulinę z młodym jęczmieniem, młody jęczmień z moringą. Tak sobie po prostu wymiennie to robię. No i tutaj jest właśnie mój zielony koktajl. On mi daje super siłę. Tu jest jeszcze ta książka, którą wam bardzo serdecznie polecam. Ona jest pod moim ostatnim filmikiem. Link tutaj umieszczę jeszcze ją, bo jest naprawdę rewelacyjna. No i to na razie się z wami żegnam. Do później. A oto moje śniadanie dzisiaj. To są wafelki ryżowe z nasionami chia, z hummusem, który sama zrobiłam, z cebulą, czosnkiem, jeszcze na spodzie jest oliwa z oliwek pod humusem i czosnek niedźwiedzi jest, no i z czosnkiem niedźwiedzim z pieprzem. Do tego jest, patrzcie, tylko zielona herbatka, te fafocle w środku to są goździki i zielona herbatka z imbirem i z goździkami i kapustka kiszona, sama robiona, ale nie przeze mnie, tylko przez moją przyjaciółkę Olgę, bardzo, bardzo smaczna. Z kminkiem, przepyszna. No i lektura moja to jest książka pani Roxy Dillion. Bardzo, bardzo wspaniała książka. Ja o niej będę opowiadała. Chyba już, no nie wiem, czy będę opowiadać, czy opowiadałam. To zależy, kiedy ten filmik się ukaże, ale Biomłodość, jak cofnąć zegar biologiczny bez chemii i bez skalpela. Wspaniała, mądra książka, o której wam opowiem. No to na razie. Do następnego posiłku, który wam później pokażę. Cześć kochani, jedziemy teraz na zakupy. Oczywiście René jako po niemiecku to się mówi Meka Fryce. Cały czas narzeka, bo pada. Dzisiaj jak widzicie, wycieraczki chodzą, pada, jest okropnie, ale musimy pojechać, bo lodówka woła o pożywienie, jest głodna. To jest nasza wieś tutaj. Nieciekawie to wygląda teraz do tej porze roku. No, no po prostu tutaj będzie ładnie, jak się zazieleni, wszystko wiadomo. Ale jedziemy. René narzeka, teraz na razie siedzi cicho, a my sobie jedziemy i za chwilę się połączę, pokażę wam jeszcze, jakie to są lasy, jak się wyjeżdża, bo tu na razie jest wioska. No dobra. No
i teraz jesteśmy, słuchajcie, tutaj są po lewej, po prawej stronie lasy, po lewej stronie lasy i tutaj latem na wiosnę jest bardzo pięknie, no ale teraz jest nieciekawie, jedziemy sobie, słuchajcie, i tak pomyślałam, że na razie mój mąż się zamknął, to znaczy zamknął się, nie narzeka, więc aż się dziwię po prostu, a my sobie wyjeżdżamy, to jest tak cały czas jedziemy sobie do tego, do Brzozowa. Jedziemy do Brzozowa, tutaj po tej stronie jest wejście do lasu i tutaj takiego, i nieraz, znaczy wejście do lasu jest wszędzie, ale tu było, i nieraz sobie tu zatrzymuję się, coś sobie usiądę, popatrzę, jak jedziemy, zjem coś po drodze miłego, to, no ale teraz, no to wygląda tak sobie, nieciekawie. Zaraz wam pokażę, co kupiłam dzisiaj. Kupiłam pomarańcza, kupiłam cytryny, kupiłam jabłka. Kupiłam taki mały hummus, co prawda ja hummus robię sobie sama, ale teraz kupiłam, bo taki fajny, ja lubię ten z oliwkami. Skończyła się nam witamina D3, więc musiałam dokupić witaminę D3, coś mi tu lampa świeci, witaminę D3 w protokole z K2 MK7. Kupiłam dwa olejki eteryczne, pierwszy to jest olejek lawendowy, olejek eukaliptusowy do włosów, olejek różany do skóry, mieszam z kremami, z olejami, czerwony ziemniak, bakłażan. Tutaj kupiłam mydło hipoalergiczne, bo w tym pierzemy w pralce. Olej marchewkowy, to już to są moje takie zakupy, olej marchewkowy, który dodaję do, no robię z nim kosmetyki. Napój ryżowy, taki ja lubię, płatki owsiane. Olej awokado, też do kosmetyków. No tutaj jest moja ukochana czarna czekolada, 90%, więc no nie każdy to lubi. Mój mąż na przykład wcale nie lubi. Jarmuż, moje ukochane gościki, brokuły. Tutaj tak wygląda, jakby one były przerzucone w coś, ale to jest rosło światło. No i skończyła mi się spirulina, jeszcze kupiłam spirulinę. No i to wszystko. René jeszcze dokupił sobie tam kiełbasy i mięso, ale to nie będę wam tych kiełbas pokazywać. Kiełbasy i sery po prostu, no. To by było na tyle. Zaraz wam pokażę dzisiaj, co było u mnie na obiad. Kochani, tutaj jest moja obiadokolacja, czyli na patelni tu mam tak, pieczarki z tofu wędzonym, trochę dołożone jest brokuł, różyczki brokułu na samym końcu, bo brokuł nie może się długo gotować. W sosie takim, który zrobiłam z mleczka kokosowego, dodałam do tego kurkumy. Dodałam do tego kurkumy, paprykę, chili, pieprzu, imbiru i czosnek niedźwiedzi. No i to wszystko po prostu. Aha, i pieczarki są tu. No. Tutaj czeka na mnie soczewica żółta, którą ostatnio bardzo, bardzo lubię. No to jest taki obiadek. Pokazuję wam jedną porcję. Do tego dojdzie jeszcze kiszona kapusta. A tak to wygląda na talerzu już. Pokazuję wam tylko mój talerz. Dzisiaj René zamiast pieczarek ma jakieś mięso. No, a tak to wygląda. Czyli buraczki, pieczarki. Wszystko jest bardzo proste do zrobienia w 15 minut. Smacznego! A ja was żegnam tutaj razem z Ozim. Ozim grzewa się przy piecu, jest mu bardzo cieplutko. Ja was pozdrawiam serdecznie. Henia już na mnie czeka tutaj. René się położył. Dla René to jest bardzo zawsze daleka i żmudna wyprawa do sklepu, bo u nas to jest dość daleko wszędzie. Ktoś, kto mieszka na wsi, to wiesz. Henia by tam warczy, nie wiem na co. Dobra, pozdrawiam was serdecznie wszystkich. Cześć kochani, do następnego razu.